Patryk Krąbel, trener reprezentacji Polski. Dosłownie, można powiedzieć, godziny dzielą nas od pierwszego meczu Polski. Rywalem będzie Słowenia. No tak, 26-7 godzin do meczu. Jesteśmy po ostatnim treningu, teraz mam czas na regenerację, przygotowanie jeszcze do powiedzenia pewnych rzeczy, to co mamy jeszcze do zrobienia jutro wideo i tyle, i wychodzimy i walczymy. Czy te szczegóły tak są dopinane? Rozumiem, bo pierwszy był trening, na czym teraz się koncentrujecie? Już teraz tylko i wyłącznie na dogrywaniu pewnych rzeczy w ataku, w obronie, już tylko i wyłącznie przeciwko Słowenii. To jeśli wcześniej zajmowaliśmy się jeszcze w Tarnowie, zajmowaliśmy się naszą grą więcej, tak już od momentu, gdy pojechaliśmy do Hiszpanii, spotkaliśmy się po Nowym Roku, to tam już pracujemy tylko i wyłącznie nad Słowenią. To będzie wiele debiutów, bo właśnie pana trenera debiut, jeśli chodzi o finały Mistrzostw Europy, kilku naszych zawodników też będzie miało taką szansę. Jak to właśnie jest u progu takiego debiutu w karierze? To znaczy, no tak patrzeć na tych debiutów, po drodze jest całe mnóstwo, to można tak wymieniać, natomiast no, mam pewne przetarcie już w meczach Ligi Mistrzów, gdzie ta atmosfera i powiedzmy ciśnienie i napięcie jest podobne, także z mojej strony myślę, że tutaj nie będzie to jakiś przełom, natomiast na pewno samo bycie z reprezentacją Mistrzostw Europy to jest duża nobilitacja, a dla zawodników rzeczywiście mamy 9 debiutantów i zrobiliśmy do tej pory wszystko, żeby ich tutaj jak najlepiej przygotować i wprowadzić do tej atmosfery, która czeka nas tutaj na podczas pierwszego meczu i tych dwóch kolejnych, miejmy nadzieję, następnych. A jaką rolę Polsce można przypisać tej układance pod tytułem Mistrzostwa Europy? To nie jest nasza rola, żeby przypisywać nam rolę. My chcemy wyjść i walczyć w każdym meczu. To od przypinania ról będą dziennikarze, oni wymyślą dla nas określenie. Mam nadzieję, że jak najbardziej pozytywne, ale to się będzie wiązało z naszą postawą na boisku. Tutaj wiem, że duże grupy kibiców z Polski lub z innych właśnie krajów przyjadą was dopingować, czyli zawsze takie wsparcie, to nawet nie można chyba się zastanawiać, wam będzie pomocne i po prostu na to liczycie. Nie no, mamy nadzieję, że tych kibiców naszych, którym będą pomagać w hali, będzie jak najwięcej, bo wiadomo, że to na wyjeździe, w innym kraju to wsparcie jest podwójnie ważne. Także zapraszamy, zachęcamy, żeby nam pomagać, żeby nas pomóc w wywalczeniu super wyników w pierwszym meczu ze Słowenią. Ja się zapytam, te 24 zespoły, to jest dobry pomysł, żeby właśnie w finałach akurat taka liczba się pojawiała? Dla nas super, no. Mamy zawsze ta droga Mistrzostw Europy jest trochę łatwiejsza i na pewno, natomiast no, to znowu, to nie ja decyduję o tym, nie, także nie mnie o to pytać, no, widocznie komuś się to opłaca, jest to wymierzalnie lepsze niż poprzednia formuła, także my się tylko cieszymy, że tych zespołów jest więcej, że możemy tu być i że możemy walczyć. Czego wam życzyć? Szczęścia i zdrowia, bo to jest zdrowie jest najważniejsze, także na pewno zdrowia, bo to jest zawsze decydujące. Jeśli będziemy zdrowi, mamy zawsze swoje szanse. Dziękuję bardzo.